Musisz wiedzieć, że na rozmowie kwalifikacyjnej czy z psychologiem może cię przepytywać doświadczony śledczy i pytania są zadawane od tak zwanej dupy strony, a prawdziwy cel twojej odpowiedzi jest nieco inny niż ci się na początku wydaje. To samo stosuję w mojej praktyce lekarskiej, także dam ci przykład, abyś wiedział, o czym w tym wideo będę gadał, jaka jest intencja. Czyli powiedzmy, jak przyjdzie do mnie gość, który stara się o odszkodowanie z powodu urazu głowy, twierdzi, że miał wstrząśnienie mózgu, czyli towarzyszącą utratę przytomności, ale oczywiście nie może tego w żaden sposób udokumentować, dokumentacja znikła i jest nie do odzyskania, czy w ogóle nigdy nie istniała, to nie pytam go, proszę pana, czy pan zemdlał, ale proszę pana, czy pamięta pan ze szczegółami, jak to się wszystko działo? I on tam zaczyna coś opowiadać. No ale mnie to już mniej interesuje, bo jeżeli dokładnie pamięta, to nie mógł zemdleć, bo inaczej by nie pamiętał. I teraz przejdę do przykładu z rekrutacji policyjnej. Oczywiście zameldował mi o tym ładnie członek mojej elitarnej grupy szkoleniowej. Mój kolega starał się ostatnio do policji, przeszedł MS i RK, ale odrzucili go za tatuaże na ramieniu i przedramieniu. Czyli widać, że jeszcze czasami za tatuaż można polecieć. Natomiast na rozmowie kwalifikacyjnej zadali mu pytanie, czy rozpozna pan człowieka po zażyciu narkotyków i follow-up, czy rozpozna pan, co to za narkotyk, czyli można zabłysnąć jako znawca. I jego odpowiedź była taka, że no, pozna może nie po wszystkich, ale po ekstazy, po trawce, po amfetaminie to tak. No od razu kontra z komisji, ktoś mu tam powiedział, że od tej chwili nie będą robili badań na obecność narkotyków, tylko on będzie pod telefonem, będą dzwonić po niego. No i szczęśliwie dla niego towarzystwo zaczęło się śmiać. Potem ktoś zapytał, skąd takie doświadczenie w rozpoznawaniu tych narkotyków. No nie jest to wiedza, którą można nabyć z książek, a przynajmniej ja jako lekarz nie nabyłem. I odpowiedział, no zaczął się tam plątać, no gdzieś tam kiedyś coś widział na dyskotece, na ławce itp. itd. No to kolejna kontra, następne pytanie, dlaczego nie zawiadomił o tym policji. Czyli jak jesteś tutaj sprytnym gościem, a wierzę, że takim jesteś, bo oglądasz moje filmiki i na policji ci zależy, to pewnie zrozumiałeś, że pytanie dążyło do sprawdzenia, czy ten ziom używał narkotyków, a w mniejszym stopniu jego umiejętności eksperta. No, ale kiedy by no, o tej eksperckim działaniu można powiedzieć. No oczywiście, gdyby pracował w jakimś ośrodku uzależnień, z ludźmi uzależnionymi, w jakimś Monarze, czy w innym tam, nie wiem, Izba Wytrzeźwień, to brnięcie w tym kierunku oczywiście sens by miało, ponieważ jeszcze by pokazał, jaki jest wartościowy. A tutaj się tylko przypłucował. Wracając do uzależnionych, ale z mojego podwórka, od czasu do czasu, jak to wahadło, z jakąś tam regularnością przychodzi do mnie ktoś ze sfałszowaną dokumentacją lekarską, nawet dobrze sfałszowaną. Panie doktorze, no wie pan, mojego lekarza nie ma tutaj, tam, ja potrzebuję te leki, z reguły to są jakieś leki narkotyczne, czy przynajmniej uspokajające. No, sprawa oczywiście dla niego jest jednorazowa, on jest pod opieką psychiatry i nagle te leki znowu mu zaczęły być potrzebne. Lekarz wyjechał, jest nieobecny z jakiegoś innego powodu, tak żeby mnie zmiękczyć, prawda? I wystarczy, abym na początku zrobił za dobrego wujka, ponarzekał, że no, ale jak te recepty wypisać, wie pan, bo ja tu rzadko piszę, apteki się czepiają, prawda? A dany dżentelmen, jak ten ekspert, szybko podpowie ci, jak się recepty wypisuje, oczywiście poprawnie, gdzie są apteki, które na nic nie zwracają uwagi, co mnie nie dziwi, bo przecież być może znasz przypadek, że niedawno jakiś technik wydał dawkę morfiny 10-krotnie większą niż przepisana tam z powodu choroby nowotworowej. A przy okazji taki gość no, nie wytrzymuje i musi się pochwalić swoją szeroką wiedzą na temat
tych dragów. 3 minuty i nie trzeba tam wielkiego eksperta jak ja. I w zasadzie od razu wiesz, że masz problem z gościem uzależnionym, który szuka jelenia do wypisania towaru. Myślisz, że jak doktor gdzieś tam na przedmieściach, to już za dużo o tym nie wie. Natomiast musisz zrozumieć jedno, jak już wracamy do rekrutacji policyjnej, najprostszym sposobem wydobycia od ciebie niekorzystnych informacji jest po prostu zadawanie prostych pytań orbitujących gdzieś tam koło tego tematu, jakieś takie zmiękczenie cię w sensie nawiązania relacji, prawda? Ty myślisz, że to tylko będzie tam pogaducha jak z kumplem przy piwku. Natomiast policjant na wywiadzie lub psycholog wie z reguły o co i jak pytać. I w zasadzie już po twoim zachowaniu niewerbalnym może wiedzieć, że czy tworzysz legendę, czy rzeczywiście próbujesz coś tam sobie przypomnieć. I tutaj oczywiście wskazówka, wszelakie unikanie kontaktu wzrokowego może stanowić dla tych ludzi wiarygodną przesłankę, że kłamiesz, prawda? Czyli wszelkie jakieś takie patrzenie do góry, do dołu, z boku, tylko nie tam, gdzie trzeba patrzeć, jest dla ciebie problemem. Doświadczony policjant oczywiście nie zapyta cię, oczywiście, jak nie jest tego pewien, czy miałeś kiedykolwiek mandat, ale raczej spyta się, no, kiedy panu ostatni raz mandat wlepili. I sugeruje to, że on trochę tam o tobie poczytał, że on wie o twoich wybrykach, a tylko chce się upewnić, czy mówisz prawdę. I ty wtedy mówisz o wszystkich mandatach, które miałeś, czy nie miałeś i z reguły się przyznajesz więcej niż potrzeba. To samo może dotyczyć trawki, czyli nie czy pan pali trawkę, czy paliła pani trawkę, ale kiedy ostatni raz paliłaś trawkę. Trochę rewolucyjnej czujności ci nie zaszkodzi, czyli jak wejdziesz na teren komendy, a nawet na parkingu przed tą komendą, ten parking z reguły jest monitorowany, to zachowuj się tak, aby nikt i to naprawdę nikt nie miał do ciebie żadnych zastrzeżeń. Dotyczy to również powrotu do samochodu, w zasadzie do momentu, kiedy opuszczasz parking, prawda, czy daną komendę. I w zasadzie to jest od biura przepustek, jest jakaś droga do pracowni psychologicznej, ktoś się tam prowadzi, nie szwendasz przecież się sam. Potem jest jakiś korytarz, czy jakieś tam miejsce przed tą pracownią, są toalety, są jakieś inne miejsca publiczne, po których się będziesz kręcił i nie gadaj głośno, szczególnie z kolegami, którzy już wyszli z multiego, nie komentuj coś tam durnowato zachowań psychologów, nie komentuj złośliwie czegokolwiek, szczególnie jeżeli jest tam jakikolwiek personel, sprzątaczki, sekretarki, które się tam, niby się tam nagle jakaś baba znajduje z miotłą, prawda, czy druga tam na chwilę wyszła na papierosa, i nie wiesz, czy ta osoba nie ma za zadania zobaczyć, jak ty się zachowujesz bez nadzoru, a nawet jak nie ma takiego zadania, to cię może podpierdolić, jak ty takie niewłaściwe zachowanie prezentujesz. No ale kij ma dwie strony, czyli pochwali cię ta osoba, czy rzuci jakieś dwa dobre zdania, jeżeli byłeś szarmancki, czy grzecznie się zachowałeś, czy coś tam jakoś się ładnie zaprezentowałeś. No, klasyka to jest przepuszczenie kobiety przed siebie w drzwiach czy w innych przejściach, no ale 3P, czyli proszę, dziękuję, przepraszam, w zasadzie nie 3P, tylko PDP, proszę, dziękuję, przepraszam, nikomu nie zaszkodziło. No, sam pamiętam, jak miałem kiedyś do jakiegoś sądu dawno temu ocenić sprawę, czy gość utyka po wypadku samochodowym, czy tylko symuluje. Sąd miał wątpliwości, bo facet pracował w ubezpieczeniach i nagle z jakiegoś małego wypadku zrobiły się takie dziwne jakieś jego obrażenia, że i chciał jakieś kosmiczne odszkodowanie. I umówiłem się z nim w moim gabinecie, który był na pięterku. Przed gabinetem był parking. I wiedziałem, że ten gość musi na tym parkingu, że tak powiem, zaparkować, a nawet jakby nie zaparkował, to widziałem
czy będzie szedł, czy nie będzie szedł, ale chciałem go zobaczyć, czy jeżeli on będzie czuł, że jest bez obserwacji, nieobserwowany, to czy będzie szedł w jakiś ten sposób chorowity, czy będzie szedł w jakiś swój sposób naturalny. I oczywiście potwierdziły się moje przypuszczenia, dawał radę jak korzeniowski na zawodach, na Mistrzostwach Świata, prawie że zdobył złoty medal, tym bardziej, że facet się nieco spóźnił. I tak samo miał znajomy policjant, opowiedział mi taką historyjkę, anegdotkę, że złapali chyba jakichś romskich złodziejaszków, ale te złodziejaszki jakieś rżnęły głupa, nie rozumieją polskiego, nie chcieli się przyznać, gdzie ukryli fanty, nie wiem, czy tam jakieś nie były jeszcze narkotyki w to zamieszane. Ci z komendy nie mieli nawet wtedy psa, tego psa by trzeba dopiero gdzieś tam skądś ściągać. Natomiast policjant powiedział, że jakoś tak na migi, że będą musieli czekać na tłumacza, ale do pilnowania dał gościa, który jakimś cudem znał romski, bo jak mało kto wychował się z cyganami w jednej kamienicy. I w zasadzie sobie grzecznie siedział na ławce, ci sobie tam coś tam szwargotali. Natomiast ten policjant już po godzinie wiedział wszystko, a nawet dużo więcej o innych przestępstwach niż się spodziewał. A był to jakiś tam niepozorny, poczciwy sierżancina, który tylko został wyznaczony do pilnowania. Także mowa jest srebrem, ale milczenie częściej złotem. Inna sztuczka, którą stosują i być może ty będziesz stosował jeszcze w swojej jakiejś przyszłej praktyce policyjnej, że pytający przynosi jakąś stertę papierów, jakieś tam segregatory, czy akta, czy coś tam. Na wierzchu widzisz swoje imię, nazwisko, a on cię przepytuje, tak grzebie po tych papierach i cię tam przepytuje, zadaje jakieś pytania i może to stworzyć wrażenie, że wie o tobie wszystko, tylko nie chce, a w zasadzie tylko chce stwierdzić swoją prawdomówność poprzez potwierdzenie jakichś niekorzystnych dla ciebie rzeczy, które w tych papierach są. I musisz być wtedy bardzo czujny, bo te papiery to w zasadzie mogą być, w ogóle nie dotyczyć ciebie, prawda? I mimo wszystko wytrzymaj nerwowo, nie pucuj się z jakimiś niekorzystnymi dla siebie informacjami, prawda? Jak on coś tam chce, to tak poproś o sprecyzowanie dokładnie, o co mu chodzi. Natomiast stresujący się ci słabsi nerwowo, niestabilni emocjonalnie kandydaci sami zaczynają się przesłuchiwać, włącza im się tarkotka, prawda? I gadają, co im ślina na język przyniesie, przy okazji sprzedając swój niekorzystny wizerunek. No, w zasadzie ten filmik, żebym zdechł, to nie wyczerpie wszystkich sztuczek rekrutujących. To się nabywa z latami służby, to jest tak zwany nos, nie powiem, że policyjny, mój nie jest policyjny, ale mój jest lekarski, to jest praca i obserwacje wielu setek czy tysięcy ludzi. Każda komenda, są pewnie jakieś inne patenty. Natomiast jak ciebie spotkało coś ciekawego, ktoś cię zażył w jakiś naprawdę inteligentny sposób, wybrnąłeś z tego, a być może nie wybrnąłeś, daj znać w komentarzu do tego wideo. Być może to pomoże innej osobie. Każdy patent, ja też jak jakiś ciekawy, to chętnie o nim poczytam. Przypomina mi się też opowieść tego policjanta, który właśnie z tymi Romami miał do czynienia, że kiedyś mieli gościa, który tam powiedzmy kogoś zabił, tą osobę utopił w jeziorze, czy jakoś tam, jakby to powiedzieć, obciążył jakimiś tam dziwnymi rzeczami i utopił w jeziorze, prawda? A oni no nie wiedzieli, jak tam do tego typa, już jak wydobyli to ciało, nie wiedzieli, jak mu to udowodnić, prawda? I zaczął śledczy od tego, no, panie Kowalski, my tutaj żeśmy wykopali ciało, a ten się wtedy zaczął śmiać, ucieszył się już, że tego. I chodziło tylko o sprawdzenie jego reakcji, jak on się będzie zachowywał, prawda? No bo skąd miał wiedzieć, skąd miał być nagle radosny z faktu, że ciało zostało wykopane,
a nie wydobyte z wody. Ale natomiast za chwilę dostał kontrę. No niestety, panie Kowalski, niech się pan nie cieszy, bo nie wykopane, tylko wydobyte z tego jeziora koło pana domu i tak dalej, prawda? Czyli pewne rzeczy też można użyć na jakąś swoją korzyść, na sprawdzenie, na wykrycie kłamstwa, na zamknięcie śledztwa u jakiegoś podejrzanego. Oczywiście będziesz to robił w przyszłości jako policjant.